No cześć, cześć, jak leci, drogie dzieci? Dzisiaj będzie, porozmawiajmy sobie o czarnych inwentorach i to, co wynaleźli czarni, powiedzmy Afrykanie, czy afrykańskiego pochodzenia, ludzie, co oni dali naszej planecie, rasie ludzkiej, co oni nam dali. Więc jak widzimy, ołówki, nylon, stetoskop, jak napisałem w Google, czarne inwencje, guziki, lampy. Edison przypadkowo lampy nie zrobił? No, Edison był czarny. Edison był czarny. Wszyscy wiemy o tym. Więc tutaj mamy różne takie 20 odkryć, 30 geniuszy czarnych i tak dalej. Ale znalazłem tutaj Black Inventor, tutaj Enchanted Learning, afrykańskie, amerykańskie inwencje. To jedne z tych tutaj właśnie znalazłem, bo jakieś tam Atlanta Black Star czy Black Pit, nie bardzo mi się o tym chce czytać. Huffington Post, to są wszystko takie pop, to właśnie stąd wziąłem. Może weźmiemy sobie tutaj Black Inventor Museum online i weźmy pierwszego, Charles Drew, bardzo ważna osoba. Co jest interesujące, to jak patrzymy na te osoby, które są czarne, ok, oni mówią, że to są czarne osoby. Okej, okay, Charles Drew. Tak pi razy oko notabene. Okej, okay, może jestem bigot, rasista, wariat, ale on mi nie wygląda na czarnego. Jego włosy nie są czarne. Ja bardzo przepraszam, ale już pierwsza sprawa. Ten gość nie jest czarny, przynajmniej dla mnie. Okej, okay, no ale powiedzmy, że jest czarny. Wynalazł Blood Bank. Blood Bank to jest transfuzja krwi. Okej, okay, dobra, niech będzie transfuzja krwi. Idziemy teraz na bardzo rasistowską sprawę. Mity czarnej inwencji. No i zobaczymy Blood. Blood Bank, okej. Okay. Kto Blood Bank wynalazł? Dr. Charles Drew w 1940. Nie, transfuzje krwi nie były robione przed rokiem 1940 przez doktora Oswalda Robertsona z Armii Amerykańskiej. Dałbym sobie głowę uciąć, że i Francuzi, i Niemcy, i Brytyjczycy robili transfuzje krwi w I wojnie światowej. A tak z ciekawości, to napiszmy sobie Blood Transfusion History i pójdźmy na Google. I pójdźmy na amerykański Czerwony Krzyż i zobaczymy, kiedy te transfuzje krwi zostały zrobione. Pierwszy raz. W 1818 roku brytyjski obstetrycjan James Blundell zrobił pierwszą transfuzję krwi. Okej. Okay. Czy jest ten tutaj Drew? Tak, 1940 rok. Więc dr Charles Drew, który ten gość... Okej, okay, ja bardzo przepraszam, ale ten gość, no kurde, no nie powiedz mi, że on jest czarny, no. To nie jest Afrykanin, no ludzie, nie dajmy się zwariować. Ale oficjalnie jest Afrykaninem, więc czarni mówią, że to jest czarny doktor, czarnoskóry i on wynalazł Blood Bank. Okej, okay. Ruszamy dalej. Doktor Daniel, przepraszam, Daniel Hale Williams. Ok. Pionier Open Heart Surgery. No, Open Heart Surgery to jest chirurgia na otwarte serce. No, to bardzo poważna sprawa. Zobaczymy, czy tu jest. Dziwne. Tutaj w African American Invention, jak napiszemy, serce nie ma tego. Surgery też nie ma. To dziwne. Czy jak pójdziemy na Wikipedia, to będzie. Cataract surgery, nie, ale heart. Heart surgery. Przepraszam, Daniel Hale Williams. No nie możemy go znaleźć. Okej. Okay. Więc może pójdziemy na Hale. No nie ma tego gościa.
To dziwne. No właśnie, tutaj na tej stronie internetowej ten jest, a na tej stronie internetowej nie ma go. Jest za to ktoś inny, no ale okej. Okay. Także coś znowu jest nie tak. Przepraszam. Open Heart Surgery. Ok, i czy tu jest ten Heart? Heart Surgery, no właśnie. W 1893 jest powiedziane, że dr Daniel Hale Williams zrobił pierwszą na świecie Open Heart Surgery. I tu jest powiedziana prawda, że dr Williams zreperował ranę, która nie była w sercu, ale dookoła serca. Też poważna sprawa, ale dobry chirurg. Ten, powiedzmy, czarnoskóry mężczyzna. Okej, to jest czarnoskóry. No dobra, niech będzie. Czarnoskóry, no. Tak samo jak ten jest czarny, ten też jest czarny. Dobra. Więc tak, a tutaj od razu mówią, że na prawdziwe surgery, czyli która była zrobiona na sercu, nie dookoła serca, ale na mózgu serca, była zrobiona przez Ludwiga Regna z Niemiec w 1896. Okej, okay, idziemy dalej. Elijah McCoy, inventor automatic lubricator. No, automatic lubricator. To jest automatyczny smar. Super. Automatic lubricator. Elijah McCoy w 1872 zrewolucjonizował cały przemysł w Ameryce, żeby zrobić automatyczny smar. Nie. To było zrobione w 1848. To jest w Scientific American, zostało opublikowane w magazynie Amerykański Naukowiec. I to było zrobione w 1860. W 1848 była pierwsza wersja, w 1860 była naprawdę Displacement Lubricator, coś ulepszona wersja, przez Johna Ramsbottom z Anglii. Poprawiona jeszcze w 1862 przez Jamesa Roscoe. No dobra, okej, więc Fred Jones, no też czarny? Tak? No dobra, co Fred Jones zrobił, który też jest czarny? Refrigeration System for Trucks, czyli zrobił, lodówki dał na samochody ciężarowe, na kontenery. Okej, okay, no to nie wynalazł lodówki, tylko dał lodówkę do samochodu, no na ciężarówkę. Okej, okay, no nie wiem, czy to będzie. Nie ma tutaj. No nie dziwię się, no bo jak lodówka już została wynaleziona, no to rzeczywiście geniusz, że ją dał do konteneru samochodowego. No ale dobra, niech będzie. Mamy pierwszą czarną inwencję przez gościa, który nie jest czarny. Okej, okay, ten gość na pewno jest czarny. Typowe afrykańskie rysy. Gareth Morgan. Co on zrobił? Wow! Wow! To niesamowite, ten gość to geniusz. Wynalazca sygnału ruchu i maski gazu. No właśnie. Wynalazca sygnału ruchu i maski gazu. Rzeczywiście. Ten gość to geniusz. Gareth Morgan. Kiedy to było zrobione? Aż tutaj muszę zobaczyć. Gareth Morgan wynalazł maskę gazową, żeby uratować górników. I zaraz po tym, jak to zrobił, Morgan został poproszony przez amerykańską armię, żeby zaczął produkować dla nich maski gazowe. Wow! Rzeczywiście super geniusz. No pójdźmy na tą cholerną, rasistowską stronę. Aż się boję tutaj, gaz mask. Cholera, no Gareth Morgan podobno to zrobił w 1914. Inwencja maski gazowej Morgana to jakieś parę dekad przed tym się stała. John Stenhouse w 1854 i fizycyst John Tyndall w 1870. I było bardzo dużo tych mask gazowych przed pierwszą wojną światową. Okej, okay, więc to jest trochę taka, no podejrzane to jest trochę szemrane tutaj to wszystko.
Morgan Garrett, on też zrobił traffic signal. Traffic signal to jest światła na drodze. Okej. Światła na drodze wynalazł, tak? Jesteśmy pewni tego? Czy jesteśmy tego pewni? Naprawdę jesteśmy pewni, że to ten gość wynalazł? Okej. Traffic signal. W 1923? No nie bardzo. Pierwsze światła na drodze pojawiły się w Londynie w 1868 roku, koło parlamentu. J.P. Knight je wynalazł i zrobił dwa semafory. Dwa semafory i dwie gazowe lampy. Czyli światła na drodze w 1868. Pierwsze elektryczne światła na drodze to są Lester Wires, dwa kolory, Salt Lake City, 1912. Amerykanin to zrobił, no ale biały, więc się nie liczy. Liczy się ten, co tego nie wynalazł, ale jest czarny. No właśnie. To wszystko takie szemrane jest. Wszystko jest takie szemrane. Co tu jeszcze było fajnego, interesującego, co mnie złapało? Ok, George Washington Carver wynalazł 1000 użycia dla peanut. Ok, przetłumaczymy to. Wymyślony 1000 zastosowań dla orzeszków ziemnych. Nie, no jaja. Wymyślony 1000 zastosowań dla orzeszków ziemnych. Serio? Okej. No dobrze, wynalazłeś dużo zastosowań dla orzeszków ziemnych. Okej, idziemy dalej. Louis Latimer. Louis Latimer zrobił lepszą lampę. Wow, super. Czy on jest na tej stronie? Nie ma go. To dziwne. Ponieważ ta strona jest czarnej inwentorzy, więc ta strona jest oficjalna, a to jest taka nieoficjalna, więc coś jest nie tak. Dobrze, to nie będę sprawdzał. Może sprawdzimy na rasistowskie. Ach, carbon filament on wynalazł. Okej, carbon filament. Czy on wynalazł carbon filament? Co to jest notabene carbon filament? Carbon filament to nie jest to, co oni podali. To jest włókno węglowe. Włókno węglowe. Dokładnie, dziękuję Ci, Google. Więc to nie jest to, co oni napisali na Black Invention, to jest zupełnie co innego. I oczywiście zostało wynalezione 20 lat przed tym. No dobra, okej, więc czy możemy naprawdę znaleźć jakąś inwencję, która jest, no, prawdziwa? Szukam jednej rzeczy, które nie mogę znaleźć, ale właśnie bardzo fajna strona była. Znalazłem to tak losowo, po prostu szedłem sobie w dół i mówię, to nie, no to chociaż to nie. Alice Augusta Ball. Wyjęła czalmugra olej, który został użyty do walki z leprozy, choroba Hansena. Okej, no to poszedłem na stronę Wikipedii, historia leprozy. Leproza to jest, jak tak strasznie wyglądamy. Tak naprawdę pokażę, co to jest leproza, to jest straszna rzecz rzeczywiście. Tak zwana Hansen disease, to jest leproza właśnie, droga gimbazo. Kiedyś tak ludzie wyglądali i nie było na to rzeczywiście, nie było na to medycyny. To było straszne. Ale przyszedłem na historię leprozy, no i oczywiście Norwegia, XIX wiek, europejscy lekarze, którzy leczyli w Indiach i Chinach,
No to dobrze, no to szukałem tego Boll, tej Alicji, nie? Szukałem Alice Augusta Boll. No, przyszedłem tutaj na historię na leprozy i szukałem tej Boll. No nie ma, okej, okay? No dobra. To poszedłem tutaj. Jest, okej, okay, więc wszystko to wylecieli lekarze z Norwegii, Europy, czyli biali, parszywcy. I co jest fajne i tutaj w tej Wikipedii, że tutaj jest powiedziane, że oczywiście, że Alice Augusta Boll przyczyniła się do tego, żeby wyleczyć Hansena disease, czyli chorobę Hansena, leprozy. Natomiast w historii leprozy jest napisane, że rzeczywiście olejki zostały, estery takie, nowe, Bayer został, Bayer, czyli niemiecka firma w 1908 roku, zrobiła antileprol, medycynę z takich olejków. Te olejki mogły być bazowane na pracy Alice Boll. Ok? Te olejki, powtórzę, te olejki mogły być bazowane na pracy Alice Boll, która jest powiedziana, że tutaj właśnie jest dumna, że czarny człowiek to zrobił. A tutaj jest powiedziane, jak wejdziemy tutaj, zaczniemy badać tę sprawę, że to jest mogło być bazowane. This may have been. Ok? Może przetłumaczę, żeby nie było tutaj niezrozumienia. Okej. Okay. Mogły one być oparte na pracy Alice Boll? Mogły być oparte. A dalej pisze, że the record is not clear on this point. Rekord nie jest jasny w tym punkcie. O kurwa, następna szemrana sprawa. Okej? Okay? Więc oczywiście jak pójdziemy z tym do czarnych czy do lewaków, to oczywiście powiedzą nam, że to rasiści zrobili, nie uznali geniuszów czarnych i ukradli wszystkie patenty i tak dalej. Natomiast ja, ten biały idiota na tym YouTubie, co robię ten film, patrzę na te wszystkie inwencje i jak pójdę, wszystko zauważę, jak wszystko zacznę inwestygację robić i wczuję się w temat i zacznę iść na Wikipedię i inne strony, że to jakoś nie tak, że no kurde nie. No, to mi wpadło w oko. Mailbox. Co to jest mailbox? Żeby nie było, że mówię coś nieprawdy. Skrzynka pocztowa. Tak. Kto wynalazł skrzynkę pocztową? No, myślicie, że biały? Ulotka listu ze skoroszytami z zamykanymi przegubami, które chroniły pocztę, została wymyślona przez Filipa B. Downinga. No właśnie, ulotka listu, no to mnie ścięło, jak to przetłumaczyłem sobie. No ale w końcu mamy skrzynkę pocztową. Skrzynka pocztowa, no kurde. Słuchaj. Który to jest ten gość? Downing, okej. Okay. Więc nie wiem, czy będzie na tej stronie. Przepraszam? No kurde jest. Czy Downing zrobił skrzynkę pocztową w 1891? No niestety jest tutaj następna kwotacja. Amerykańska poczta, US Postal Service, jest oficjalnie podane, że skrzynki pocztowe zaczęły pokazywać się w większych amerykańskich miastach w 1858 roku. Natomiast czarny inwentor wynalazł to w 1891 roku. Jakieś 40 lat później. W Europie jeszcze wcześniej się pokazały skrzynki pocztowe. Okej. Okej. No właśnie. No to wszystkie te czarne inwencje, to jest bardzo szemrane tutaj sprawy, ponieważ wszystkie, no nie wiem, może za mało tutaj zrobiłem. Zrobiłem tam dokładnie chyba z 15, po prostu wchodziłem losowo i sprawdzałem. A teraz losowo brałem nawet to, co poprzednio wybierałem.
oprócz tej skrzynki pocztowej, bo mnie ścięło Google Translate, ale przetłumaczenie Google'a, ale to wszystko jest podejrzane, to wszystko jest szemrawe, to wszystko jest nie tak, to wszystko jest nieprawda, to wszystko jest nieprawda, ale spokojnie. Lewacy mają sposób na historię. Stephen Moffat, który, nie wiem, czy on stworzył Doctor Who, nie za bardzo lubię Doctor Who, nie oglądam tego, uważam, że to jest, jeżeli chodzi o science fiction, to jest najgorszy program, jaki może być stworzony na science fiction, to jest strasznie debilny program. Ja to nazywam fan fiction, ale spoko, ludzie to lubią, więc dobra, nie będziemy wdawać się w dyskusję. Nie wiem, czy twórcą jest Stephen Moffat tego nowego, czy pisze. On chyba nie jest twórcą, bo Doctor Who jest chyba od lat 60., a Stephen Moffat to jest idiota chyba, który niedawno się zaistniał. Więc tu ma wywiad w magazynie Doctor Who, właśnie z Moffatem, ze Stephenem Moffatem, o diversity. Diversity, jak wszyscy wiemy, to jest bardzo ważne słowo, które oznacza różnorodność. W tym wypadku to oznacza, jeżeli chodzi o różnorodność, jak na przykład są sami biali, to jest rasizm, natomiast jak są biali i czarni, to już jest bardziej różnorodność, już jest lepiej, natomiast jak są sami czarni, to jest bardzo dobra wtedy diversity. Więc wracamy do artykułu. Artykuł był bardzo interesujący dla mnie, ponieważ chodzi o tą różnorodność, o tym, jak pokazywać niebiałych w telewizji. Jedno właśnie takie pytanie było. I powoli tutaj wchodzili w ten temat. Przepraszam. Powoli wchodzili w ten temat, że jak są historyczne showy w telewizji, na przykład jak pokazują XVI wiek, czy XVII, czy XV, gdzie na przykład na Wyspach Brytyjskich nie było czarnych, no to wtedy jest challenge. Ale spoko! Lewactwo, challenge accepted! Młodzi Doctor Who nie chowa się z tym. Bierze tą challenge. Młodzi ludzie, którzy to oglądają, muszą wiedzieć, że mają miejsce w przyszłości. To jest ważne. No okej, okay, no dobra. Ale co mi wpadło? Później dyskusja jest ciągle o tym diversity, o tym, że jest za mało czarnych w telewizji i tak dalej. I przetłumaczę to. A później dam na Google Translate, zobaczymy, jak Google Translate to przetłumaczy. Ale przetłumaczę to. Moffat powiedział, że ta idea, że historyczna akuratność, którą niektórzy ludzie mają, żeby wytłumaczyć, że wszyscy aktorzy są biali, no historyczna akuratność. Na przykład jak robimy film o Słowianach w X wieku, o Polanach i tak dalej, no to chyba nie będzie Afrykańczyków w nim, ani Azjatów, ani Eskimosów, tylko będą sami biali. No właśnie, to jest problem. Więc to jest ta historyczna akuratność. Więc Moffat mówi, że ta idea, że historyczna akuratność, którą niektórzy ludzie dają jako excuse, jako wytłumaczenie za to, że tylko biali są w tym filmie czy w telewizyjnym show'le. Cytuję Stephen Moffata. Musimy powiedzieć kłamstwo. Musimy pójść do tyłu, do historii, i tam będą czarni ludzie, gdzie historycznie ich nie było. I nie będziemy się nad tym zastanawiać. Powiemy, do diabła z tym. To jest imaginary, to jest nasz wymyślunek. To jest lepsza wersja naszego świata. Przez wierzenie w to stworzymy ten lepszy świat. Czyli z przetłumaczenia z lewactwa na normalny język, to znaczy, że w showach historycznych, w showach, które pokazują Europę w XVII wiek, XV i tak dalej, historyczna akuratność będzie wyrzucana. Będzie masa czarnych, no Azjaci się nie liczą, no bo czarni się tylko liczą, więc będzie masa czarnych w angielskim dworze, przy królu, przy królowej, na ulicach Londynu w XVI wieku, będzie XVII wieku, XVIII, co drugi będzie czarny, no bo nie mogą być sami biali. Muszą być
aktorzy nie biali, a szczególnie czarni, ażeby pokazać wszystkim lepszy świat. Nie to, co było, tylko to, co stworzą. A co stworzą, to mówiłem w poprzednim wideo o tym, że biały mężczyzna, biała rasa to jest czyste zło i trzeba ich wyplenić. Notabene, skoro jesteście tutaj, nie wiem, czy to znajdę. Teraz jeżeli to znajdę, to będzie zajebiste. Okej, okay, to będzie zajebiste. Więc nie wiem, czy znacie historię Finlandii. W 1940 roku była wojna sowiecko-finlandzka, którą Finlandia przegrała, ale bardzo bohatersko. Obronili swój kraj przed bolszewizmem. Ich dowódcą był ich taki, powiem, że Piłsudski. Nazywał się Mannerheim. On był marszałkiem, tak samo jak Piłsudski, i pełnił tą samą rolę. To, co Piłsudski zrobił dla Polski w wojnie sowiecko-polskiej, w wojnie bolszewicko-polskiej, to samo zrobił Mannerheim dla Finlandii w 1940 roku. No, oczywiście w Finlandii liczba czarnych osób równała się wtedy zeru. Ale spokojnie, spokojnie. Spokojnie. To wszystko zostanie. Mannerheim i jego żona. Fińska armia, która walczy z bolszewizmem w 1940 roku. Historia marszałka Finlandii. To jest marszałek Finlandii. Notabene to zrobiła oficjalna stacja telewizyjna rządowa finlandzka, taka ich wersja BBC, tak jak TVN. Marszałek Finlandii, 1940 rok. Finlandczycy, 1940 rok. Okej, okay, więc tym, no nie wiem, co to powiedzieć, po prostu zabrakło mi słów, jak to zobaczyłem, więc zamykam lekcję dla gimbazy, wykład dla gimbazy, więc no tak, Finlandia, 1940. Okej, okay, do zobaczenia, no to pa.